Ósma Liga Mistrzów. Wcale nie trzeba lecieć do Dubaju, by liznąć coś naprawdę wielkiego. Polscy kinomani na przykład mówią, że i tak najlepsze jest nasze polskie gówno. A my twierdzimy, że na równie wysokim artystycznym poziomie znajduje się chociażby nasza krajowa piłka. Świat może nam pozazdrościć, zwłaszcza rozgrywek ósmej ligi. Dumnie pokażmy więc światu krótkie podsumowanie ostatnich szlagierów klasy B. Inter Warszawa rozpoczął bój o brak awansu do siódmej ligi. Zadanie niełatwe, bo po rundzie jesiennej drużyna znalazła się blisko czołówki. Pierwszy ważny mecz to wyjazdowe spotkanie z Bednarską, która akurat o brak awansu może być spokojna jak mało kto. Od samego początku Inter próbował zaskoczyć rywali udawaniem, że jednak mu na czymś zależy. Najpierw był bojowy okrzyk. Co będzie z Bednarską? A potem udana akcja, na szczęście niezakończona zdobyciem bramki. Kurwa, co za to jest pierdoła. Zawodnicy Bednarskiej nie dość, że dali się nabrać na to markowanie gry, to jeszcze na dodatek zdecydowanie nie mieli swojego dnia. Ku zaskoczeniu wszystkich zaczęli po prostu trafiać w bramkę. Doświadczony golkiper gości potrafił zrobić z tego użytek i Interowi Warszawa udało się zrobić to, co nie udało się nikomu przez ostatnie lata. Przegrać z Bednarską 0-4. Nic więc dziwnego, że kibice byli wręcz zachwyceni taką piłką i postanowili zatrzymać ją na dłużej. Kolejny mecz Interu Warszawa i jeszcze większe wyzwanie. No bo jak tu przepierdolić z formacją Tarchomin, która w dotychczasowych 13 meczach przegrała wszystkie i jest jedną z najgorszych drużyn w kraju. Zaczynamy! To będzie dzisiaj formacja punktu? Dzisiaj tak, to będzie. Nie wiadomo tylko czy 0, czy 1. Początek spotkania i od razu mocne uderzenie. Trener Interu rzuca tabletem pod nogi. Nerwy po prostu, no trudno, no. Nerwy, jak się okazało, niepotrzebne. Interowi szybko udaje się stracić gola. Patrz. O ja pierdolę! Kurwa, jego mać. Zgodnie z planem wszystko. A to, co wydarzyło się po chwili, przechodzi ludzkie pojęcie. Formacja piłkarska, zwana Farmacja Tarchomin, prowadzi z Interem 2-0. Szkoda, że państwo tego nie widzą. A z kartofli ktoś nie ma nikogo dzisiaj. Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj akurat nie ma. Nie widzę nikogo. Widziałeś kogoś z kartofli? Nie widziałem. Po zmianie stron zawodnikom Interu chyba pomyliły się bramki. Jest już tylko 1-2. Boże, tu potrzeba naprawdę szybkiej reakcji. Sędzio, zmiana! Ej, ale dlaczego zmieniają sędziego? No i bingo! Farmacja trafia do bramki rywali dwukrotnie i wygrywa 4-1. Pierwszy historyczny punkt Farmacji. O kurwa! Tak się bawi! Farmacja! Słowa uznania należą się jednak obu zespołom. Inter był zdecydowanie najlepszym zespołem, z którym wygraliśmy. Brawo! Przegrać z Farmacją Tarchomin to przecież tak, jakby wygrać z Bayernem Monachium. Piękny debiut w barwach Interu w tym historycznym spotkaniu zaliczył słynny Michał Zachodny, który do Warszawy trafił z wrocławskiej klasy B. Jeśli tylko przestawi się na to, że bramki w Warszawie są o 15 metrów niższe, to czeka go naprawdę wiele niezapomnianych chwil. Beze mnie 0-4, ze mną 1-4. Poprawa! A przed nami kolejne spotkanie Farmacji. Do polskiego Bayeru Leverkusen tym razem przyjechał Sokół 2 Serock. I to z niecnym planem. Niecny plan? Musimy przerwać serię, najdłuższą serię zwycięstw Farmacji w tym sezonie. No dobra, to przedmeczowy wywiad już mamy. Teraz poudawać zmęczonego. Bo może nie być okazji, to nagramy od razu po meczowy. Nie, nagramy po. Nie, nagramy teraz, tam nie ma co czekać. Nagramy teraz. No jak to, jakie to uczucie jest przegrać z Farmacją? Zdecydowanie najlepsze, bo z taką drużyną przegrać to nie wstyd. Zero poszanowania dla pracy rzetelnych dziennikarzy sportowych. Niewiele brakowało, a wywiad ten musielibyśmy powtarzać po meczu. Oto bramka dla Sokoła 2 Serock numer 1. Orzech, kurwa! A oto gol dla Sokoła 2 Serock numer 2. Ja pierdolę! Są nowe pasy.
To był nowy krzot. Zamknąłem oczy, pierdolnąłem ile się w nodze. Całe szczęście, że Farmacja nie przestraszyła się wygranej i zdobyła o 2 bramki więcej od rywali. To już drugie zwycięstwo Farmacji rzędu. A strach się bać, co będzie w następnych meczach. Się pojawiają przypuszczenia, że pan bojkotuje mecze Farmacji Tarchomin. Nie, ja nie bojkotuję meczu Farmacji Tarchomin nigdy w życiu, tylko ja w grupie pierwszej już nie mam kogo oglądać. Farmacja Tarchomin, mają cały czas nowe rozwiązania taktyczne. No, to można popatrzeć, ale raz na sezon. A teraz zajrzymy na moment na piłkarskie wyżyny, gdzie również dochodzi do ciekawej rywalizacji. Ja nie mogę, kurde. Ale to wybijanie do piłki, nieźle. To... Powagi stracił w końcu. Mecz czwartej ligi. Trwa szaleńcza walka pomiędzy Okęciem Warszawa a Okęciem 2 Warszawa. Oto kto w tym sezonie zaprezentuje się gorzej. Brylująca w czwartej lidze pierwsza drużyna zdobyła już co prawda 2 punkty, ale za to godne pochwały są wyniki 0-6, 0-7, 0-8 i 13 porażek z rzędu. Kończ tą pierwszą połówkę, ty! Matole jeden. No, usłyszałem. Z takich dokonań śmieją się grający w siódmej lidze zawodnicy rezerw. Co to jest 13 porażek z rzędu, skoro oni mają 18? A przy okazji nie skończyli się żadnym remisem czy zwycięstwem. No to jesteśmy na meczu numer 19. Naprzeciwko rezerw Okęcia stanęła wielka drużyna, Tur jak torów. Jak to w siódmej lidze, mecz rozpoczął się od konkretnego obijania. Najpierw obijano poprzeczkę bramki gości. Bardzo dobrze. No nie, no skasować trzeba poprzeczki. Poprzeczki trzeba wykasować, a już wtedy może będą bramki dla Okęcia. Z pewnością widzieli państwo kiedyś Tour de Pologne. To takie zawody, w których Tour jedzie dookoła Polski. A teraz zobaczmy Tour de Okęcie. Zawodnik Tura objeżdża 5 kolejnych zawodników Okęcia i zdobywa prowadzenie dla Jaktorowa. Ja pierdolę. Chwilę później swojej pierwszej asysty w tym sezonie poszukał sam pan Waldemar. Niestety zawodnicy Okęcia nie wykorzystali tego podania. Widziałem, że pan prawie asystę miał. Pierwsze, żeby strzelił, to by na pewno była asysta. Nie wyszło za pierwszym razem, może uda się za drugim. Jest 90 minuta meczu. Nieprawdopodobne! Okęcie 2 Warszawa wyrównuje i zdobywa punkt. A pan Waldemar może dopisać do swych osiągnięć asystę drugiego stopnia. A teraz kurtuazyjna wizyta w Radzyminie, gdzie gra lokalny Mazur. I tu również jest zespół pierwszy i drugi. Aj. Szczerze byś powiedział, wolisz chodzić na jedynkę czy na dwójkę? To zależy, jak mocniej przyciśnie, to dwójka jest skazana. No. Gospodarze stawiają na dwójkę. Przyjezdni zawodnicy Korony Warszawa tym razem postawili na mocną jedynkę. Drugi nalejek poszedł za ławkę. Kurwa, to co to kurwa robi za tym drzewem? No to popatrzmy, jakie akcje można przeprowadzić grając z pustym bakiem. Będzie? Ojojo! Goście wygrali 2-0 i sytuacja w tabeli zrobiła się dla nich mocno nieciekawa. Koronie Warszawa bardzo poważnie zajrzało w oczy widmo awansu. Powracamy do walczącego o brak awansu Interu Warszawa. Mecz z Kamionkiem był wielką szansą na ustrzelenie klasycznego hat-tricka. Czy wierni kibice Interu mogą liczyć dzisiaj na trzecią porażkę w trzecim spotkaniu z rzędu? Ja bym chciał, żeby nie. Taki zawodnik jest Michał Zachodny. Jest. To no. Dzisiaj mamy nadzieję, że jest na rezerwie. No, wasza nadzieja jest spełniona, jest dzisiaj na ławie. No i to był właśnie strzał w dziesiątkę. Posadzenie pana Michała na ławie dodało drużynie odpowiedniej byle jakości. W pierwszej połowie Kamionek strzelał co chciał, a nawet jak nie chciał, to zawodnicy Interu strzelali sobie sami. Co prawda w drugiej połowie z 3-0 dla Kamionka zrobiło się jedynie 3-2. Intermediolan
nie dorósł lej. O kurwa! Ale to tylko potwierdziło naszą teorię, że poziom naszej rodzimej piłki się wyrównuje i dobrych drużyn w naszym futbolu już nie ma. Do widzenia! Mamy ich już na widelcu! Ale i tak brawa dla nich, naprawdę. To trzecia porażka, niestety mamy trzy porażki, zero punktów. Na tą chwilę. To nie jest tak źle. No ale wierzymy w to, że w końcu się odbudujemy, podniesiemy i będzie dobrze. Naprawdę. My jesteśmy, Inter. Dobra, umówmy się tak, ja trafiłem z przewrotki w poprzeczkę, a ty subskrybujesz mój kanał. Kurwa. Rób co chcesz.